List do Galacjan, komentarz Hamiltona Smitha, rozdział 6. Rozdział 6, werset 1. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. W końcowych wierszach poprzedniego rozdziału apostoł mówił o próżności ciała, które prowokuje innych i prowadzi do zazdrości. Przeciwieństwem tego jest postępowanie wobec siebie nawzajem w duchu miłości i łaski. Do czego jesteśmy wzywani w tym wierszu? Nawet jeśli przyłapalibyśmy naszego brata na jawnym upadku, mamy dołożyć wszelkich starań, aby go podnieść, czyniąc to we właściwy sposób. Mamy pomóc mu powrócić do właściwego stanu, do zdrowej, duchowej kondycji. Nie powinniśmy tego czynić w duchu prawa, gdyż świadomość naszych własnych dobrych uczynków wprawi nas w pychę i zamknie nasze serca na potrzeby brata. Właściwe jest postępowanie w duchu łagodności, która przypomina nam o naszej własnej słabości. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Tak mówi werset 2 rozdziału 6 listu do Galacjan. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Duch łaski i miłości sprawia, że nie tylko usilnie dążymy do duchowej odnowy naszego brata, który upadł, lecz okazujemy również zrozumienie i współczucie innym współwierzącym w ich problemach. Pomagamy im znieść obciążające ich brzemiona. Postępując w ten sposób, wypełniamy zakon Chrystusowy. Powinniśmy zawsze postępować według kodeksu miłości, który charakteryzował każdy krok ziemskiej wędrówki naszego Pana. Z jaką łagodnością podnosił on upadających uczniów. Pomyślmy na przykład o sytuacji, gdy żądni próżnej chwały uczniowie prowokowali się nawzajem i sprzeczali o to, kto z nich jest największy. Albo gdy się zaparli, czy opuścili Pana, Łukasza 22, 24-32, albo Ewangelia Marka 14, rozdział 27-28 wersetu. Jak wspaniale jest obserwować życie Pana Jezusa na tej ziemi, kiedy utożsamiał się z naszymi cierpieniami, służąc nam w miłości. Jak czytamy, On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Ewangelia Mateusza 8, rozdział 17, werset. Wstępując w Jego ślady, powinniśmy służyć jedni drugim w miłości, pokazując przez to choć trochę ze wspaniałości Chrystusa, co jest naszym wzniosłym celem. Po to przecież żyjemy na tym świecie. List do Galacjan, rozdział 6, werset 3. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. W wersecie tym Duch Święty przez apostoła ostrzega nas przed pychą i zarozumiałością ciała, które w sposób naturalny występuje przeciwko zakonowi Chrystusowemu. Prawo z góry Synaj, które nawoływało Izraelitów, miłości wobec bliźnich w rzeczywistości nie pozwalało im wyjść poza własne dobre uczynki. Z tego powodu Izraelici mieli niestety zbyt wysokie mniemanie o sobie. Tak też stało się w przypadku wierzących z Galacji, którzy ponownie podporządkowując się prawu stali się żądni próżnej chwały. Tragicznym skutkiem tej postawy było to, że zamiast służyć sobie wzajemnie w miłości, Galacjanie kąsali i pożerali siebie nawzajem,
prowokując się i zazdroszcząc jedni drugim. Apostoł wyraźnie gani tych, którzy chełpili się, jakby byli nie wiadomo kim, będąc w rzeczywistości niczym. Kto tak postępuje, oszukuje nie innych, lecz samego siebie. Nikt nie jest tak małym, jak właśnie ten, kto myśli, że jest kimś wielkim. Jedynie będąc w Bożej obecności, nie będziemy się wynosić nad innych. Gdy opuścimy to błogosławione miejsce, staniemy się natychmiast podatni na cielesne bodźce. Jak niegdyś uczniowie Pana Jezusa, będziemy kłócić się o to, kto ma zająć najważniejsze miejsce. W Jego obecności i w obliczu Jego wielkości apostoł uznaje siebie samego za najmniejszego ze wszystkich świętych. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 24 werset. Efezjan, rozdział 3, werset 8. Wersety od 4 do 5 listu do Galacjan, rozdziału 6. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim, albowiem każdy własny ciężar poniesie. Zamiast oszukiwać samych siebie przez próżną chełpliwość, zechciejmy lepiej zbadać własne postępowanie. Czy widoczne są w nim uczynki wynikające z prawa, wywyższające nas samych, czy uczynki miłości zgodnie ze wzorem Chrystusa? Paweł zadał sobie wiele trudu, pracując wśród Galacjan w duchu prawdziwej miłości. Galacjanie byli owocem jego pracy. Mógł się nim radować jako uczciwie zapracowanym i własnym. Inni wykorzystywali pracę apostoła, aby wywyższać samych siebie i usunąć go w cień lub nawet wykluczyć. Baczmy więc na to, aby nasze uczynki miały prawdziwie chrześcijański charakter, czyli aby przynosiły owoc, którym będziemy mogli szczerze się radować. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje własne uczynki i za swoją pracę. To właśnie oznacza, że każdy własny ciężar poniesie. Użyte w języku oryginalnym słowo ciężar jest inne niż to, które w języku polskim oznacza brzemię. W wierszu 2 rozdziału 6 chodzi o nacisk, który może być złagodzony, lub brzemię, które można przekazać innym. W wersecie 5 chodzi o ciężar, który trzeba udźwignąć. Każdy z nas sam ponosi odpowiedzialność za swoją służbę i jej rezultaty. Werset 6 rozdziału 6 listu do Galacjan. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niech się dzieli wszelkim dobrem z tym, który go naucza. Apostoł kończy napomnienia dotyczące odpowiedzialności, jaką mamy wobec siebie nawzajem, przypominając nam o potrzebach nauczycieli. Miłość braterska z radością szukać będzie okazji do zaspokojenia doczesnych potrzeb tych, którzy służą nam dobrami duchowymi poprzez głoszenie słowa. Wersety od 7 do 10, 6 rozdziału listu do Galacjan. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. A czynić dobrze nie ustawajmy. Albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.
Apostoł pod koniec tego rozdziału daje wierzącym wersety od 7 do 10. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha żąć będzie życie wieczne. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Apostoł pod koniec tego rozdziału 6 daje wierzącym poważne ostrzeżenie. Mówi o zasadach Bożej sprawiedliwości w tym świecie, posługując się zaczerpniętym z natury obrazem siewu i żniwa. Nie oszukujmy samych siebie, myśląc, że ponieważ jesteśmy chrześcijanami, unikniemy skutków naszej własnej głupoty. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Cielesne postępowanie przyniesie nam gorzkie cierpienie. Dopiero wówczas, gdy osądzimy grzech w naszym życiu i zapłaczemy szczerze nad swoim upadkiem, Bóg przez swoje miłosierdzie ukoi nasz ból. Natomiast postępowanie w duchu niesie z sobą wielką nagrodę. I to nie tylko w życiu doczesnym, ale i wiecznym. Dlatego czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. W obliczu trudności i przeciwności możemy czuć się zniechęceni. Widząc znikome rezultaty naszych dobrych uczynków, możemy popaść w duchową apatię. Niemniej jednak nie ustawajmy w działaniu, idźmy naprzód, czekając na Boży czas, czas właściwy. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje, mówi Psalm 126, wersety od 5 do 6. Starajmy się dostrzegać i wykorzystywać każdą sposobność do czynienia dobra wobec innych ludzi, a zwłaszcza domowników wiary. Werset 11, 6 rozdziału listu do Galacjan. Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Zamykając ten list, apostoł uświadamia wierzącym, jak wielka była jego obawa o ich duchowy stan. Z tego powodu ten długi list napisał własnoręcznie, odstępując tym samym od swojego zwyczaju dyktowania listów, które uwierzytelniał jedynie swoim podpisem. Wersety od 12 do 13, 6 rozdziału listu do Galacjan. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego, bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Przed kończącym list pozdrowieniem apostoł jeszcze raz odnosi się krótko do głównego tematu tego listu. Po raz wtóry obnaża prawdziwy charakter i motywy fałszywych nauczycieli, którzy siali zamęt wśród Galacjan. Już wcześniej ostrzegł, że ci ludzie, zabiegając o zwolenników, kierują się cielesnym dążeniem do osiągnięcia próżnej chwały. Teraz oskarża ich, zresztą zupełnie słusznie i bardzo bezpośrednio, o to, że w swojej próżności chcieli wobec wszystkich chlubić się swoim ciałem, aby tym sposobem ujść przed prześladowaniami dla krzyża Chrystusa. Dając się obrzezać, zobowiązywali się wprawdzie do przestrzegania prawa, ale w rzeczywistości wcale tego nie czynili, naciskając na innych, by poddali się obrzezaniu, wiązali ich z judaizmem, pomnażając tym samym liczbę prozelitów.
czyli pogan, którzy przeszli na judaizm, Żydów nie mających żydowskiego pochodzenia genetycznego. Werset 14, 6 rozdziału listu do Galacjan. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Postępując w opisany sposób. Ludzie ci szczycili się swoją religią, zapewniającą im przychylność ze strony świata. Tym samym skutecznie unikali prześladowań z jego strony. A świat przecież odrzucił Chrystusa. Zdecydowanie przeciwne takiemu postępowaniu jest prawdziwie chrześcijańskie stanowisko, jakie prezentuje Paweł mówiąc: niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Paweł nie zabiegał o przychylność świata, który ukrzyżował Pana, tego, który z miłości oddał swoje życie, aby go zbawić. Podobnie i świat nie potrzebuje ani nie chce tych, którzy prawdziwie chlubią się Panem, tym, którego świat ukrzyżował. Wersety od 15 do 16, 6 rozdziału listu do Galacjan. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym, zdając sobie sprawę z niezrównanych błogosławieństw wypływających z chrześcijańskiego stanowiska, dającego się streścić zwrotem w Chrystusie Jezusie. Apostoł mówi, że dlatego, kto je prezentuje, bycie obrzezanym czy nieobrzezanym nie daje żadnego pożytku, ani nie ma znaczenia. Jest to kwestia przynależności do nowego stworzenia, w którym ziemskie różnice w ogóle nie istnieją i nie odgrywają żadnej roli. Postępowanie zgodnie z tą zasadą, zasadą nowego stworzenia, jest właściwą odpowiedzią wiary na łaskę, która nas powołała. Oznacza ono życie zgodne z bezmiarem otrzymanej łaski. Życie wierzącego jako martwego wobec litery prawa, ciała i świata. Galacjan, 2 rozdział, 19 werset. Galacjan, 5 rozdział, 24 werset. Galacjan, 6 rozdział, 14 werset. Apostoł pragnie, by pokój i miłosierdzie panowały w każdym momencie życia nad tymi, którzy trzymają się tej zasady. Nie tylko nad wierzącymi z pogan, na przykład Galacjanami, lecz również nad Izraelem Bożym. Ziemski Izrael ukrzyżował swego Mesjasza, ściągając na siebie wyrok sprawiedliwego sądu. Z kolei Izrael Boży oznacza z pewnością bogobojną resztkę tego narodu, która z łaski uwierzyła i zwróciła się do Pana. Werset 17, 6 rozdziału listu do Galacjan. Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. Po złożeniu wiernego świadectwa prawdzie i przeciwstawieniu się tym, którzy głosili fałszywą naukę kosztem prawdy Ewangelii, apostoł otwarcie zwraca się do wszystkich, którzy sprawiali mu przykrość i wyrządzali krzywdę, niesłusznie oskarżając go o szukanie uznania u Żydów bądź pogan w celu uniknięcia prześladowań. Zanim ktokolwiek ośmieliłby się twierdzić coś podobnego, niech spojrzy najpierw na blizny na jego ciele, które były niemym świadectwem cierpień, które znosił i stanowiły niezbity dowód jego niezłomnej wierności wobec Pana Jezusa, będącego treścią głoszonej przez Pawła Ewangelii. Werset 18. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen.
Werset 18, 6 rozdziału listu do Galacjan. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Apostoł, będąc świadomy powagi sytuacji, z powodu odstępstwa od prawdy tamtejszych wierzących, kończy list w inny sposób niż zwykle. Rezygnuje bowiem z licznych osobistych pozdrowień, niemniej jednak, jak czytamy, gorąco pragnie, aby łaska Pana Jezusa Chrystusa towarzyszyła nieustannie również Galacjanom. Koniec rozważania Słowa Bożego z listu do Galacjan, autorstwa Hamiltona Smitha.